Cześć! Tym razem przyglądamy się zasilaczowi komputerowemu. I to nie byle jakiemu. To potężna jednostka wyprodukowana przez Cooler Mastera, model MasterWatt Maker o mocy 1200 W. Poza ogromną mocą, jaką dysponuje ten zasilacz, na uwagę zasługuje możliwość monitorowania jego parametrów podczas pracy z poziomu aplikacji. Właśnie tak, możemy monitorować na bieżąco parametry pracy np. na smartfonie czy tablecie. Zobaczcie, na co jeszcze stać zasilacz o mocy 1200 W. Zanim przejdziemy do omówienia jego parametrów, rozpakujmy go i zobaczmy, co znajduje się w pudełku zaraz po zakupie. No okej, zabieramy się za rozpakowanie tego potworka. Folia schodzi gładko. Słuchajcie, paczka jest ogromnie ciężka. Ja mam wrażenie, że całość waży spokojnie z jakieś 6 kg. Okej, tutaj mamy... O, w środku kolejny karton. Taka ciekawostka. Oż ty, ale... Może w tą stronę, będzie wygodniej. Już prawie wychodzi. Ciężki jest jak diabli. Dobra. No i co tam, panie, w środku? Oto jego zawartość. Tutaj dodatki. O, trochę papierologii, krótka instrukcja, informacje o kolejnym modelu 1500W, pewnie mocniejszym. Sam zasilacz w bardzo ładnym, gustownym woreczku. Zasilacz jest modułowy, w związku z tym kable są osobno. Tak oto prezentuje się kostka zasilacza. Bardzo ładna, stylowa, nic dziwnego, w końcu dostał nagrodę za design. Dobra, co jeszcze w pudełku? Tutaj muszą być kable. No i nie mylę się. No kabl jest cała masa plus taka specjalna saszetka na kable, które nie użyjemy w przypadku montażu komputera. I co jeszcze? Dongiel bluetoothowy. O nim w dalszej części recenzji. Kabli jest naprawdę cała masa. O nich usłyszycie w dalszej części recenzji. To wszystko. Z zewnątrz zasilacz Cooler Mastera wygląda super. Choć jest nieco dłuższy niż większość standardowych zasilaczy, nadal spełnia wymogi normy ATX. Obudowa wykonana jest w całości ze szczotkowanego aluminium w kolorze grafitowym. Od góry mamy duży wentylator o niestandardowej przekątnej 135 mm. Na jednym z boków widnieje tabliczka znamionowa z parametrami zasilacza. Po drugiej stronie mamy logo marki i model. Interesująco prezentuje się tylna ścianka, gdzie poza gniazdem zasilania i włącznikiem znalazło się miejsce na wyprowadzenie gniazda USB w formie pinów do podłączenia dongla Bluetooth. Jest jeszcze ścianka przednia, gdzie wyprowadzono gniazda do podłączenia kabli. One też nie są standardowe i jeśli któryś z kabli nam się zgubi lub go zniszczymy, będzie spory problem ze znalezieniem zamiennika. Ogólnie forma i wygląd bryły zasilacza przypadnie większości do gustu. Nic dziwnego, w końcu jego wygląd został doceniony poprzez przyznanie nagrody Red Dot Design w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. W komplecie z zasilaczem otrzymujemy ogromną ilość kabli, które wykorzystamy nawet w najbardziej rozbudowanych konfiguracjach komputerów. Zaczynamy od kabla głównego, MPC, 24-stykowego o długości aż 70 cm. Kolejne kable to dwie sztuki EPS 12V o długości 68 i 80 cm. Do zasilania kart graficznych mamy aż 6 kabli. 4 z podwójną wtyczką PCI Express 6 plus 2 pin o długości 72 cm i 2 z pojedynczą wtyczką PCI Express o długości 70 cm. Do zasilania dysków i napędów powinno nam wystarczyć 16 wtyczek SATA i 10 Molexów. Znajdziemy nawet kabel zasilający napęd dyskietek, choć ten standard już dawno trafił do lamusa. Co jeszcze w pudełku? Kabel zasilający, gruby i solidny. Opaski zaciskowe do uporządkowania kabli w obudowie oraz śrubki do montażu zasilacza. Oczywiście jest też moduł Bluetooth. Pozostałe drobiazgi to oryginalny woreczek, w który był zapakowany zasilacz oraz pokrowiec z logo producenta na kable, które nie zostały użyte podczas konfiguracji komputera. Przejdźmy do parametrów tego giganta. Jak już wiemy, MasterWatt może pochwalić się mocą aż 1200 W. Posiada on linię 3,3 V i 5 V, których obciążenie może sięgać nawet 25 A. Najważniejsze jest jednak to, co mamy na linii 12 V, a dokładnie na dwóch niezależnych liniach.
gdzie każda z osobna jest w stanie pracować pod obciążeniem nawet 50 amperów. Taka konstrukcja jest wręcz stworzona do konfiguracji wielokartowych w trybie SLI czy Crossfire. Niestraszne będą mu tandemy Titanów X czy najbardziej prądożernych Radeonów, a już na pewno można znaleźć zastosowanie w stacjach roboczych czy nawet w rozbudowanych koparkach kryptowalut. Na uznanie zasługuje lista zabezpieczeń, które znalazły się w tej małej elektrowni. I tak na liście znalazły się OVP, czyli zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym, OPP, zabezpiecza przed przeciążeniem całego zasilacza i OCP, czyli zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora. Monitoruje każdą linię z osobna w momencie przeciążenia którejkolwiek z nich, wyłącza natychmiast zasilacz. OTP chroni przed przegrzaniem zasilacza. No i SCP, czyli zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Przejdźmy do aplikacji i podglądu na żywo parametrów pracy zasilacza. To pierwszy taki model zasilacza na rynku, który w połączeniu z interfejsem Bluetooth daje możliwość monitorowania pracy zasilacza. Aplikacja jest dostępna zarówno dla smartfonów z systemem Android i dla mobilnych rozwiązań Apple'a. Jest całkowicie bezpłatna, wystarczy ją pobrać i zainstalować. Od tej chwili na urządzeniu mobilnym będziemy mogli podglądać stan naszego zasilacza, a także modyfikować jego pracę poprzez wybór odpowiedniego dostępnego profilu czy stworzenie całkowicie nowego scenariusza pracy naszego zasilacza. Nie potrzeba już specjalistycznych narzędzi, aby sprawdzić, czy zasilacz trzyma napięcia. Właściwie w ciągu sekundy otrzymamy raport, w którym znajdują się szczegółowe dane na temat pracy tego krytycznego podzespołu. W codziennej pracy zasilacz Cooler Mastera raczej nie zostanie solidnie obciążony. Dzisiejsze mocne procesory i wydajne karty graficzne pobierają coraz mniej prądu i ta tendencja raczej się nie zmieni. Nawet konfiguracje z dwoma czy trzema kartami nie powinny konsumować więcej niż 600-700 W. W tym przedziale Master Watt osiąga rewelacyjną sprawność na poziomie 94%, stąd obecność rzadko stosowanego certyfikatu 80+ Titanium, który ma gwarantować tak wysoką wydajność. Niestety za tymi wszystkimi superlatywami i nowinkami idzie wysoka cena. Zasilacz został wyceniony na 400 euro, co w przeliczeniu na złotówki przełoży się na kwotę blisko 2000 zł. To kwota wręcz zaporowa i choć model ten jest skierowany do entuzjastów, fanów podkręcania czy też szalonego grania na maszynach wieloprocesorowych w konfiguracji multi-GPU, to raczej w tym segmencie nie będzie poszukiwany. Myślę jednak, że zastosowanie znajdzie w komputerach do poważnej pracy, jak stacje robocze wykorzystywane w obliczeniach związanych z fizyką, inżynierią czy choćby przy symulacji pogody, gdzie występują komputery nie z dwoma kartami graficznymi, a na przykład z czteroma. Tam ta moc zasilacza może okazać się zbawienna. Pewnym rynkiem zbytu mogą być też wciąż popularne koparki do kryptowaluty, gdzie również zadomowiły się komputery z większą ilością kart graficznych. My, zwykli użytkownicy, traktujemy ten zasilacz jako całkowitą ciekawostkę przyrodniczą. To na dzisiaj tyle. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!